Witam, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Zresztą się gniewamy w tym trakcie, po tym gdy zabiliśmy opata. Wypadałoby ruszyć dalej wątek fabularny, ale na początek pokandrujemy sobie jeszcze. Tu uznałem, że owszem, mogę to zrobić, co prawda bez naszej obecności, ale jak już tyle rzeczy robimy razem, to co mi szkodzi, to też zrobić razem. Słuchajcie, pewien odcinek jest taki, żeby trochę poeksplorować. I prawdopodobnie skupimy się nieco na dzieciach Danu. Mamy parę wskazówek, więc wypadałoby z tego skorzystać i te wskazówki oczywiście odpowiednio wykorzystać. Dajmy tutaj jeszcze brakujące towary. Dobra, może być tutaj na wielki interes. Very well. I to by było tyle. Always a pleasure. Pa Azar. Jak tam renoma? No, prawie, jeszcze troszeczkę. A póki co jednak umiejętności. Mamy 3 punkty mistrzostwa. W związku z tym i może zaczniemy odstąpienia zakonu w tym odcinku, słuchajcie. 1 na 2 na Jelenia. Arendelle na wschodnim Ulsterze. Tam nas jeszcze nie było, więc to opuścimy. Jesion. Klitover. No dobra, wiemy gdzie to jest. Klitover to jest oczywiście Connacht. My tam byliśmy parę razy. Dziwne, z tego poziomu nie widzę. Clitobert? Powinienem był. Czy to może jest tutaj gdzieś? Tak. Dobra, mamy Clitobert i zobaczymy, gdzie ta wskazówka nas czeka. Tylko przypomnę zaraz, że będzie czekać na nas walka. I słuchajcie, jakby nie było. Członkowie dzieci Danu są w ilości mniejszej niż zakon starożytnych, to oczywiste, ale zwróćcie uwagę, że ich ilość jest niemal identyczna co zakonu w Origin. I pytanie teraz, który zakon jest dla was lepiej zaprojektowany? Dzieci Danu czy pierwszy zakon, który spotkaliśmy w ogóle w Origin? Komentarze są wasze. A tutaj gdzieś mamy wskazówkę. Troszeczkę wyżej. Tędy może. I teraz tak. Puśćmy sobie skan. I pytanie brzmi, gdzie jest tutaj jakaś sensowna wskazówka. Będziemy tu musieli trochę pokrążyć, ale sprawdźmy jeszcze zapis. To jest na jesion. Klitober nieopodal skalistego szczytu. No dobra. Po prostu tutaj musimy wszystko sobie ładnie ogarnąć i tyle. A tam mądrzejszego sposobu nie ma. Oczywiście nie bierze wszystkich zaskoczeń, nie ma opcji nawet. Ale porządnie ich mogę osłabić w ten sposób. Dobra. Tak one odepnij. Tak, trzeba tu nie jest niebieskich, z tego co kojarzę. Może to jest na mieście ta wskazówka. Napnij. Idealnie. Dobra, gdzie ty przystojniaku jesteś? Zakon. Kumasach. O, ładnie wygląda, nie powiem. Kaszkodan w Konachcie. To daleko nie ma. Póki co sąd może. Jednak się ewakuujmy. Ups. A w ogóle to musimy iść. Chyba sobie z kamienią obfiadnego, no dobra. Jakoś się go podobi. Chociaż między odcinkami ulepszyłem sobie drugi ściep na maksymalny poziom już. Więc teraz na iWord już zadaję maksymalne obrażenia sierpami oczywiście. Huh?
No kurczę, kamieniem mnie. Kamieniem. Jak jeszcze ten dawny mem, nie? Daj kamienia. Ale co, jak cele wilkołaki chyba są najgroźniejsze. Jeśli chodzi o przeciwników. Przecież takie mam wrażenie dziwne. Dobra, no. Weź się wykończ. Świetnie. Teraz wilkołaka. Nie ukrywam, ale z wilkołakami nie lubię za bardzo walczyć. A, co najmniej nie przepadam. Dobra. Wybiegamy stąd po prostu. I musimy iść na ten ołtarz ofiarny. No i ty mi święty spokój, panie, tak? Dawaj stópkę. Zaczęliśmy. No. No i to mi się podoba. Dobra, może jeszcze weźmiemy sobie dyśka i weźmiemy go dosiądziemy. I to powinno być najlepsze teraz, co możemy zrobić. Oczywiście trzeba patrzeć za jeleniami po drodze. Jednak ich kopytka nam się bardzo przydadzą. Ja nie ukrywam, że no chciałbym zrobić sobie Irlandię na 100%. Tutaj owszem jest podkrywane to, co by się tutaj mogło, ale mimo wszystko no jeszcze nie skończyliśmy. A to też o czymś świadczy. Niewątpliwie samo rozszerzenie nie jest jakieś szczególnie duże. I całe szczęście, ale też no myślę, że jest zrobione bardzo mocno. Tak pod kątem standardów, jeżeli chodzi o licznictwo, właśnie na pierwsze rozszerzenia. Też nie były specjalnie duże, ale były mimo wszystko treściwe, choćby klątwa Faraona. Rozszerzenie, tak? Które mi osobiście, mi prywatnie bardzo się podobało. Tymczasem musimy ten kamień minąć i tam będzie dopiero dalej nasz przyjaciel do eliminacji. Okej, już go widać na znaczniku. Fantastico. Tu nieco trochę nam poskąpili twórcy jeleni na naszej drodze. O, wiadomo, ogólnie jest cała trudno. Chyba nie napotkaliśmy żadnego. Wiadomo, to nic niczym nie wiadomo, tak wyszło. A my tu sobie zsiądziemy może. I pozbędziemy się jesiona. Pytanie też brzmi, na kogo on nam da wskazówki. Nie wiem, co było za cholactwo. A. Wściekły wilk. Ale chyba nie wilkołak. Och, Eivor. Jak ty sobie jeszcze straciłeś adrenalinę podczas atakowania? Dałem mu komendę do ataku, wiecie, i Eivor, no niestety. Zamiast zapotkami rzucić, to nic nie zrobił. Po prostu zepsuł to w wielkim stylu. O już, dajcie tym święty spokój. Ja sobie nie chcę walczyć, to wy chcecie ze mną walczyć. No daj, nie mamy chwilowo strzał. Okej, okay, jedną zyskaliśmy. Całe szczęście. Siedzę bez tego, co zobaczyłem, że są ogólnie będą najszybszą, ale niestety no... Rano jest zbyt wolno, jeśli chodzi o ataki zwierząt, tak? Niestety trochę szkoda, że żadna pęka nie da przewagi nad zwierzęciem pod kątem szybkości ataku, no ale... Po prostu musimy się z tym pogodzić. Ty gdzie jest ten znacznik na
naszego przyjaciela Eivor. Co się stało? Co się znowu odwalił? Sakon, no. No tak, no. Czemu ósmy śledzenie? No nie, no dobrze jesteśmy. Ja się pytam, czemu tutaj nie widzę Jesiona. A to może jakieś jesteście, wiecie, pod ziemię? Czy coś? Och, świetnie, kolejny wilk. Dobra, pierwsze sopotki i drugie. Co jak chcę, te wielkie są już trochę wytrzymałe. No dawaj, dawaj. O, się tutaj miał wilku. Kurczę, no. Dawaj go, Eivor. Dobra. No i przerwał dziadyga. No nie tak. Nie tak być powinno mimo wszystko. Według mnie to powinno być zmienione. Jeżeli wciskam atak, no to tylko może to przerwać moja śmierć i tyle. No ale cóż. Mniejsza o to. Dobra, czy tu jest jakieś wejście? A, tu siedzi w tych jaskiniach pewnie. Czy co tu innego jest? Nasz kolban. Dobra, obszar zastrzeżony. Tędy sobie może wejdźmy. Powiedziałem, wejdźmy, Eivor. Nasz kolega jest tutaj, jakby nie było. Aha. Czyli Eivor nie może... po tym przejść. Fantastycznie. Jest jego zdecydowanie zbyt skomplikowana czynność, no ale... każdy ma swoje ograniczenia, nie? A! Odsłuchuję dobity. Okej, trochę my zepsuliśmy wtedy, że go nie zauważyłem. Czy można go dobić? A, to coś zdychaj. Tropy dan, dodatka przy jesionie. Tylko tak, czy mam kogoś nowego w ogóle podpowiedź, czy to już, no, tak niekoniecznie. Szept. Radzę tam, grobowce bojne. To nie tu. A, radzę tam, tutaj. No dobra. Czemu by nie? Stąd się zasadamy do grobowców i zobaczymy, co tam będzie można znaleźć. Myślę, że odcinek też, wiecie, polowania na członków dzieci danu jest jak najbardziej potrzebny, bo no mimo wszystko też nie można tak cały czas zadać od punktu do punktu i tylko tego zmienić jak troszeczkę wątkiem fabularnym według mnie, no ale... Dobra, gdzie są te grobowce? Tutaj. No to lecimy za znacznikiem. To jest w tą stronę. Rzad się zbierz. Chyba tak się było wejście, widzicie? Czym tak daleko się wydaje? Tutaj dyśka może nie będę wzywać, ja bym takiego... też wiecie, no oszczędzić, ale też... umówmy się, to jest na tyle blisko, żeby tam... nie było takiej potrzeby, postałaby... aby jechać. Oczywiście byłoby szybciej, ale też, no doceńmy... tutaj klimat irlandzki mi się wydaje przede wszystkim. Tymczasem zmierzamy się coraz bardziej. Pytań, czy to będzie walka, czy to prostu może... obejdzie się bez i... tę podpowiedź zabędziemy... stosunkowo bezproblemowo. Bo oczywiście może być różnie tutaj, no...
No ej, wody, nie żartuj nawet. Trzeba mieć już standard bandytów. Ale mi się wydaje, że to Well. jest w tym wejściu gdzieś. Dobra. Aha, że się schodzi jeszcze. Czyli to powinno być pod sam koniec grobowca. Ach, i ten brak strzał. Co, problem jakiś? No, czekaj, depnij go. Jeden mniej, tego zdążysz? I jeszcze jak? Tutaj niczego już nie widzę. A, chyba musiał stać. Znaczy, musiała. Tutaj nic nie ma. Tak, jakieś drzwi się otworzyły jeszcze. To może być ta podpowiedź w tym miejscu. Weź ze strzały. Na temu po plecach. Myślałem, że będzie opcja tutaj na tak znienacka, ale okazało się, że jednak nie. Mocno szkoda. Dobra, jego już nie ma. Tu jest tylko przejście. Też niczego ciekawego nie widzę. Tędy przeszliśmy, to może z tym przejściem pójdziemy. To powinno być wystarczające. Tak, i to powinno być środek na chłopski rozum. Ale to mi o dziwo, nic się nie pokazuje, żeby to było właściwe miejsce. Ciekawie. Może to będzie jeszcze wyżej. Nie, to jest tylko do przesunięcia. To mnie nie interesuje w tym układzie. Tu coś jest ciekawego? Chyba niezbyt. No tu już chyba nawet byliśmy tak niedawno, bym powiedział. To było to przejście. Tam można było jeszcze wejść wyżej. A pytanie, jak tam można wejść wyżej? Tutaj Eivor. Daj se wszystko. A tu co mamy? Nic interesującego. A tędy jeszcze raz. I strzały bierz. Tego nie zniszczymy, a szkoda. Byłoby fajne mieć z tego ci wskazówki. Tędy może jeszcze przejdziemy. Mam dziwne wrażenie, jest jakieś jedno przejście, które mi cały czas umyka. Tu coś jest? No niezbyt, a może... O, oni sobie są na górze. A to co? Tylko trochę srebra. No dobra, nic to. Tylko jeszcze się upewnijmy, zakon. To jest ładny grobowce Boin. Ciekawie. A chwila, chwila, to mamy jakąś chyba nową osobę, tak? Płomień. Powiedział wschodni Ulster. No okej, to dobrze wiedzieć. No i właśnie, to jest ona wskazówka.
Czyli jakby co, możemy sobie tu jeszcze pójść na innego członka Danu. Gdyby tutaj jednak ono było bez sukcesu, chociaż tutaj oczywiście to znaleźć znajdziemy. Tylko pytanie, gdzie oni to położyli. Pójdźmy tędy może. Ty już, no wiem, że zakrętwa będzie długo, ale... Cóż, lokacja jest stosunkowo duża. Naciski na sobą stosunkowo. Dlatego wypadałoby ją dokładnie splądować. Jeżeli nie znajdę tutaj, to tu usiądę tylko między odcinkami. A, tu są jeszcze namioty. No to ma to sens. No bo tutaj jeszcze rzeczywiście wtedy nie było. I tu może być ta podpowiedź. A to z wami. Między płatkami. Niech ty będzie za nimi płakać. A już na pewno nie opadł. Oj. Gdzie ten dzik latał, nie? Aha, jest podpowiedź chyba. Tak. Oj, nie spotkaliście się. Z jego tożsamości. Chociaż szczerze powiem, dałem się nieco podobać, bo myślałem, że to będzie gdzieś na dole. A nawet więcej byłem przekonany, że to będzie na dole. Dobra, to zostało zrobione. Zobaczmy sobie więc, gdzie jest kolejna podpowiedź. Rzeka Boyne. Kamienny krąg rytualny w pobliżu niewielkiego pod rzeką Boyne. Gdzie jest rzeka Boyne? I kamienny krąg rytualny przy okazji musimy znaleźć. To może być to? Zaraz zobaczmy, zobaczmy Kells. Rzeka Boyne, ale w którym miejscu? Nie podal portu, to było chyba tak. Czyli co dostał? Już nie wątpię, żeby to było to miejsce. Tu jest Tara. O, też raczej nie to. Zobaczmy sobie raz jeszcze na podpowiedź. Niewielki port nad rzeką Boyne. No dobra, to port jest, co mógł mać tylko jeden, to musi być gdzieś tutaj, przy Nattown. Może to będzie tu czy coś. Zobaczymy sobie na Sunie. Myślę, że tutaj no... Co jak co, ale to nam nasz kruk wskazać będzie... Będzie w stanie. A dość przyniosłym dystansie. A przynajmniej fajnie by było. Gdyby to rzeczywiście to było... Było możliwe. Dobra, więc tak, zobaczmy sobie tutaj, jak to wygląda. Aid me, be my eyes. Jakiś kamienny krąg tutaj mamy, czy nie? Tu akurat niezbyt, więc posłuchajcie, moi drodzy. W tym układzie sobie już zakończymy odcinek, a poszukiwania rozpoczniemy tego kamiennego kręgu, gdzieś tam na spokojnie sobie przyjdę, pokażę, gdzie to jest na mapce. Żebyście wy nie mieli z kolei problemu. Także sobie na spokojnie jeszcze poeksploduję, zobaczę co, gdzie, jak, kto, kiedy, z kim, po co, dlaczego, w jakim celu. I widzimy się w odcinku kolejnym. W tym to było na tyle. Udało nam się ubić jednego członka Danu, a chyba nawet dwóch. I szukamy sobie kolejnych członków Danu. Zachęcam was do postawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opisu odcinka. Tam macie link na kanał Discord oraz Twitch. Ja dla was cel do zobaczenia, pa pa!